Naszkicuj wykres funkcji f od x równa się minus 4 przez x minus 2 plus 3 oraz podaj równania asymptot. Wykresem funkcji y równa się a przez x jest hiperbola. W zależności od tego, jakie jest a, hiperbola znajduje się albo w pierwszej i trzeciej ćwiartce układów współrzędnych, albo w drugiej i czwartej ćwiartce. Jeśli a jest dodatnie, hiperbola znajduje się w pierwszej i trzeciej ćwiartce. Jeśli a jest ujemne, w drugiej i czwartej. Nasze a wynosi minus 4. Może zapiszmy najpierw naszą funkcję w postaci a przez x, czyli u nas mamy minus 4 przez x. Ponieważ nasze a jest ujemne, nasza hiperbola znajduje się w drugiej i czwartej ćwiartce układu współrzędnych. Naszkicujmy tą hiperbolę. Zwróćmy uwagę, że w naszym równaniu pojawia się jeszcze minus 2 i 3. To, co jest bezpośrednio związane z x, mówi nam o przesunięciu w lewo lub w prawo. Jeśli do x jest dodana liczba ujemna, będziemy przesuwać o dwie jednostki w prawo. Gdybyśmy tutaj mieli plus 2, przesuwalibyśmy o dwie jednostki w lewo. Zawsze działamy na przekór, czyli x minus 2 mówi nam, że przesuwamy o dwie jednostki w prawo. Do całej funkcji, czyli do funkcji postaci a przez x, u nas minus 4 przez x, jest dopisane u nas plus 3, co oznacza, że będziemy przesuwać o 3 jednostki w górę. Gdyby było minus 3, przesuwalibyśmy o 3 jednostki w dół. Czyli tutaj już mamy intuicyjnie, więc będziemy przesuwać nasz wykres o 3 jednostki w górę. Zacznijmy od przesuwania asymptot. Asymptotę poziomą, czyli u nas oś x, przesuniemy o 3 jednostki w górę. Przesuńmy. Wyobrażamy sobie, że oś x jest takim metalowym prętem i ten pręt przesuwamy o 3 jednostki w górę, czyli raz, dwa, trzy. I dostajemy asymptotę poziomą. Asymptotę pionową, czyli oś y, przesuniemy o dwie jednostki w prawo. Czyli znowu wyobrażamy sobie, że oś y jest metalowym prętem i przesuwamy go o dwie jednostki w prawo, czyli raz i dwa. I rysujemy asymptotę. Asymptoty mamy przesunięte. Teraz przesuwamy nasz wykres. Zwróćmy uwagę, że wcześniejsze asymptoty pionowa i pozioma tworzyły tutaj taki krzyżyk i nasz wykres znajdował się w lewym górnym rogu i w prawym dolnym rogu. Analogicznie mamy tutaj, mamy krzyżyk czerwony tym razem i również nasz wykres będzie się znajdował w lewym górnym rogu i w prawym dolnym. Czyli szkicujemy nasz wykres. Pamiętamy, że wykres nie przecina u nas asymptot. Jeszcze może przeciągniemy troszeczkę asymptotę. Ostatnia część zadania. Mamy podać równania asymptot. Zaczniemy od asymptoty pionowej. Zapiszmy. Równanie asymptoty pionową. Widzimy, że wszystkie punkty, które leżą na naszej asymptocie pionowej, mają jedną współrzędną taką samą. Widzimy, że współrzędna x-owa ciągle wynosi 2. Czyli nieważne, ile będzie wynosił y, x ciągle będzie wynosił 2. Czyli równanie asymptoty pionowej to jest x równe 2. Jeśli chodzi o asymptotę poziomą, widzimy, że również tutaj jedna ze współrzędnych ciągle jest taka sama. Tym razem y ciągle wynosi 3. Czyli nieważne, ile wynosi x, y cały czas wynosi 3.
czyli równanie naszej asymptoty poziomej to jest y równe 3.